Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, wakacje trwają. Dzisiejszy odcinek tak dla odmiany, bo dawno też nie robiliśmy takiego materiału, czyli okiem obiektywu wideorejestratora, który jeździ ze mną codziennie i rejestruje niestety nasze przewinienia. Ostatni odcinek jakiś już dłuższy czas temu został wyemitowany, także jest pewien postęp, bo coraz rzadziej te odcinki nasze z nagraniami emitujemy, także może troszkę mniej tych wykroczeń popełniamy, ale niestety są. W dzisiejszym odcinku filmiki troszeczkę jeszcze z pory zimowej, końcówka zimy plus aktualne, także około kilkunastu miesięcy zbierało się ten materiał, się zbierał, no ale niestety są. Także w dzisiejszym odcinku zapraszam do przeanalizowania naszych poczynań na drogach. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. Szanowni Państwo, czyli zaczynamy przegląd materiału. Tak jak Państwo widzą, jest pora zimowa, ulica Armii Krajowej, jest wjazd do centrum handlowego. I co my tutaj mamy? Oczywiście na późnym pomarańczowym, jak to wielu kierowców określa, wjazd na skrzyżowanie tej Toyoty białej dzieliło kilka metrów dosłownie od no, niecierpliwego kierowcy, ale wjeżdżającego na zielonym świetle. I następny materiał, tak jak Państwo widzą, warunki zimowe bardzo ciężkie, ulica Utrata, ale tak naprawdę biała Utrata, także tutaj powinniśmy się poruszać z prędkością taką, żebyśmy mogli zahamować, wyhamować w każdej możliwej sytuacji. Ten kierowca tutaj nawet nie wcisnął pedału hamulca, nie świecą się światła stopu. Przejechał sobie ze stałą prędkością na świetle czerwonym. Kolejna sytuacja, ulica Reja. Nastąpiła zmiana świateł z zielonego na czerwony. Ja spokojnie wyhamowałem. Niestety może w Poznaniu tak się jeździ. Dawno nie byłem, nie wiem. Kolejna sytuacja już po zimie, tak jak Państwo widzą. Zjazd z ulicy Utraty w Wigierską. Możliwy zjazd w prawo pod warunkiem, że świeci się strzałka warunkowa do skrętu w prawo. Taki zjazd jest tak samo w takiej samej kategorii jak przejazd na czerwonym świetle na wprost na przykład. To o tym na pewno trzeba pamiętać. Kolejna sytuacja. Również ja spokojnie wyhamowałem, gdyż światło się znowu zmienia na czerwone. Pojazd jadący lewym pasem obok mnie no nie zdążył, choć z tą prędkością jakąś zabójczą nie jechał, spokojnie mógł wyhamować. Następne filmiki, szanowni Państwo, będzie to z kategorii wyprzedzanie, nieprawidłowe wyprzedzanie, gdyż dzisiejszy materiał podzieliliśmy sobie na kilka właśnie grup, czyli tak jak przed chwilą obejrzeliśmy wszystkie osoby zarejestrowane przyjeżdżające na światłach czerwonych, tak teraz będzie część poświęcona wyprzedzaniu, na wyprzedzaniu na zakrętach, na ciągłej, podwójnej ciągłej. No to jedziemy. Droga S8 na szypliszki. Wiele zakrętów, praktycznie mało możliwości wyprzedzania prawidłowego. Czyli mamy zakaz wyprzedzania. No, tak jak Państwo widzą. Zakaz wyprzedzania plus podwójna ciągła zakręt. Można by rzec kumulacja. Następna sytuacja. Pora nocna, tak jak Państwo widzą, świeżo po deszczu, błyszczy się jezdnia. Podobna sytuacja.
Tym razem droga z Suwałk na Rudkę Tartak. Jesteśmy w miejscowości Biała Woda w tej chwili. I na końcu Białej Wody jest przejście dla pieszych razem z przejazdem dla rowerzystów. Jest ograniczenie do 60 na godzinę. I mamy tutaj, nie to, że nie znał drogi, bo to jest pewnie mieszkaniec okolicznych miejscowości, wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych, wyprzedzanie na pasach, podwójna ciągła i większa prędkość niż ta 60, gdzie tutaj dopiero się kończy. Może wróćmy sobie jeszcze raz, bo to jedno z najcięższych przewinień, Szanowni Państwo, na drodze, czyli wyprzedzanie bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. No, brak słów. Już ten zakręt przed chwilą niedawno widzieliśmy. Mimo, że manewr rozpoczęty na przerywanej linii, niestety zakończony przejeżdżając przez skrzyżowanie na zakasie wyprzedzania. Kolejna sytuacja. Ja wiem, że ciężarówki mają po 500 koni, ale czy ta ilość koni jest wystarczająca, aby rozpoczynać manewr przed wzniesieniem na podwójnej ciągłej? W tej chwili, gdyby jakieś rozpędzone auto z naprzeciwka jechało, nie wiem, czy miałoby gdzie uciec po prostu, widząc tira przed sobą. Także nie tylko kierowcy aut osobowych. Ale również i motocykliści. To, co tutaj ta wycieczka mogło się źle skończyć. Może wróćmy na chwilkę jeszcze. Jeden motocyklista kończy wyprzedzanie, oczywiście na podwójnej ciągłej, no ale jadą w grupie, także drugi nie będzie czekał i też kontynuuje wyprzedzanie na podwójnej, na wysepce wyłączonej z ruchu. Miejscowość Czerwonka, ograniczenie przez całą praktycznie Czerwonkę, podwójna ciągła. Gość z zagranicy spieszy się do domu. Następne ujęcie, podobna sytuacja. Przed zakrętem, podwójna ciągła. Można by rzec, że codzienny obrazek miejscowość Szwajcaria. Przy parkingu też przez wszystkie wysepki, pasy dla skręcających z naprzeciwka w lewo. A kiedyś tam częste kontrole były. I znowu mamy porę zimową, bo niestety pomieszane mamy te materiały. Tutaj z kategorii prędkość. Pilna dostawa chyba, bo ten samochód dostawczy naprawdę z 80 spokojnie przez miasto w takich warunkach, jak Państwo widzą, sobie pruje. I wracamy do pory wiosennej. Tak jak Państwo widzą, już śniegu nie ma. Poprzedni filmik, prędkość nadmierna. Tutaj tej prędkości tak naprawdę zabrakło. Mamy drogę S8 Warszawa-Białystok. No i wyprzedzanie, które trwa wieczność i tak naprawdę nie zakończyło się sukcesem, gdyż zabrakło temu kierowcy chyba mocy, bo rozpoczął wyprzedzanie dużo wcześniej niż zacząłem rejestrować. Doszedł wiadukt, lekkie wzniesienie. No i niestety rezygnacja kierowcy z tego manewru, gdyż zabrakło po prostu. No i kategoria, że tak powiem, brak informacji, co robimy na drodze dla innych kierowców, czyli zmiana pasów. Bez sygnalizowania kierunkowskazami, skręcanie sobie. No jestem sam na drodze, nikogo nie ma. Nikt nie musi wiedzieć, co mam zamiar zrobić. Tutaj podobna sytuacja. Oczywiście brak kierunkowskazu, wyjazd z parkingu. Oczywiście mamy, prawda, znak nakaz skrętu w prawo. Ale ja potrzebuję w lewo wyjechać. Prawda, co za znaki? To nie dla mnie. Tutaj sytuacja przy ulicy Kowalskiego i gdzie kierowca musiałem, tak, to sytuacja, powtórzmy może.
gdzie tutaj ten kierowca, że tak powiem, no, mógłby poczekać te dwie sekundy, wysuwając się na jezdnię, gdyż mógł doprowadzić do dość. Tak jak Państwo widzą, ja troszeczkę na szczęście odbiłem, gdyż zawsze jadę. Mam takie ograniczone zaufanie do wszystkich. I sytuacja bardzo groźna. Czyli mamy przejście dla pieszych przy rondzie. Mamy grupę pieszych, którzy no, chcą przejść dla pieszych. Część aut się zatrzymuje. Renault Scenic zwalnia. Bardzo dobrze, że zwalnia, no bo auto stoi, także można się spodziewać, że idzie pieszy. Ale co z tego, że zwolnił? Jak pojechał sobie dalej? Jedno z najcięższych przewinięć, czyli znowu wyprzedzanie tym razem auta stojącego przed przejściem dla pieszych i przepuszczających tych pieszych. Także jedno z najcięższych, mówię, przewinień. Kolejna sytuacja, może tutaj będzie słabo widać, ale tutaj mają Państwo też ulicę Kowalskiego, oczywiście Puławska i pieszy wchodzący na, no ewidentnie, no, pojazdy przejechały przed nim na zielonym. Zielone wciąż trwa dla pojazdów, czyli jest czerwone dla pieszego. Wszedł na środek przejścia dla pieszych, po czym się wrócił i jednak poszli sobie. No, przy takich sytuacjach praktycznie zawsze winny jest kierowca, bo na pasach trzeba mieć tą ostrożność wzmożoną niesamowicie. No ale piesi też robią tak naprawdę momentami nieprzewidziane rzeczy i nie wiadomo, co przychodzi im do głowy. Oczywiście młode osoby, ale nie tylko młodzi popełniają błędy. Rondo turbinowe, no chyba się już zdążyliśmy przyzwyczaić do rond turbinowych w suwałkach, czyli obieramy pas przed wjazdem na takie rondo, odpowiedni pas dla odpowiedniego skrętu czy też przejazdu w odpowiednią stronę i nie zmieniamy tego zamiaru już będąc na rondzie. Ale nie wszyscy o tym pamiętają, nie wszyscy znają te zasady, tak jak ten kierowca właśnie, który tak naprawdę jedzie pasem dla zawracających, ewentualnie dla skręcających. Dalej ten pas powinien obrać już na samym wjeździe na to rondo. Szanowni Państwo, troszkę trwało to zbieranie tego materiału, tak jak widzieli Państwo, pora zimowa, wiosenna i aktualne lato gorące. To, co niepokoi, to dużo sytuacji przejazdu na czerwonym świetle. Ignorowanie tego czerwonego światła. No wcześniej tego naprawdę nie było. Taka ilość, jaka nazbierałem przez ten okres. Wyprzedzanie, no nieodzowny moment. Najwięcej tych materiałów. Też ignorujemy sobie wszelkie zakazy wyprzedzania. Znaki poziome namalowane na jezdni dla nas nie istnieją. I też chciałbym Państwu zaznaczyć, że to tylko jeden wideorejestrator tę sytuację zarejestrował. Tych sytuacji na pewno setki, tysiące, dziesiątki tysięcy występują każdego dnia. Wyjeżdżając na te wakacje, pamiętajmy o to, żebyśmy też bezpiecznie dojechali do celu i bezpiecznie wrócili. Bo pośpiech, no stare przysłowie mówię, pośpiech jest dobry przy łapaniu pcheł, na drodze właściwe planowanie każdego swojego manewru i zwracanie uwagi na to, co też inni kierowcy robią. Co mieli Państwo okazję obejrzeć, że taka sytuacja też być może uratowała mi bok auta, gdyż auto mogło mnie też troszeczkę porysować, moja właściwa reakcja zapobiegła temu. Szanowni Państwo, wakacje trwają, mamy również i przerwę wakacyjną od naszych odcinków cotygodniowych. Najbliższy odcinek wyemitujemy dopiero w sierpniu, 10 sierpnia. Także ja też robię sobie krótkie wakacje. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. No i do zobaczenia w sierpniu dopiero.